Dzień dobry, kochani. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować moją absolutnie ulubioną i najlepszą, jaką tylko można dostać, kadzielnicę, którą Wy również będziecie mogli kupić już niedługo. Moja ma już, nie wiem, jakiś może rok, może trochę dłużej. W każdym razie, jak widzicie, jest trochę okopcona, ale umyłam ją specjalnie po to, żeby Wam pokazać. Kadzielnica jest wykonana z kamienia, która jest bardzo porządna, ma taką stópkę antypoślizgową. Też, żeby tam nie niszczyć blatu i tak dalej. Cała jest kamienna. No, moja jest trochę taka, już powiedzmy, zużyta, aczkolwiek no, po prostu ją brudziłam, okopciłam, jakiś wosk wylałam, ale nieważne. Kadzielnica ma takie metalowe siteczko, na którym właśnie można położyć kadzidło. Teraz Wam pokażę, jak to będziemy robić. Odpalimy sobie świeczuszkę. Jak to działa? O, jest ogień. Świeczkę oczywiście też można sobie dać jakąś zapachową. Ja tu mam akurat drzewo sandałowe. I wkładamy ją sobie do środka. I teraz tak, jakie kadzidła możemy użyć? Możemy właśnie na takiej kadzielnicy sobie podgrzać kadzidła żywiczne. Tutaj mam akurat mirrę. Takie klasyczne kadzidło. I kładziemy je sobie po prostu na ruszcie. O! Możemy do tego użyć właśnie jakiejś łyżeczki. W zestawie do kadzielnicy też są takie szczypczyki, aczkolwiek nie wiem, gdzie je w tym momencie dałam. I jak widzicie, już kadzidło po prostu zaczyna nam dymić. Pod wpływem ciepła rozgrzewa się i już, no niestety nie mam jak przekazać zapachu, już pięknie pachnie. W momencie dosłownie ta metalowa krateczka się nagrzewa. Jest to fantastyczne rozwiązanie. Ja próbowałam bardzo różnych kadzielnic, bardzo różnie rozgrzewałam takie kadzidła i w takich metalowych pojemniczkach nad ogniem, co było bardzo upierdliwe, bo trzeba było to cały czas trzymać. I po prostu kładłam na węgielku takim specjalnym do kadzidła, aczkolwiek uważam, że to nie jest wcale takie fajne rozwiązanie, bo węgielek ma bardzo wysoką temperaturę, szybko się to pali i po prostu to kadzidło się spala, ono się zwęgla, w momencie zaczyna śmierdzieć. Bardzo rzadko jest to rzeczywiście tak, jak powinno być, dlatego w takim na przykład kościelnym kadzidle miesza się te żywice z ziołami, żeby to się tak nie bardzo paliło, aczkolwiek i tak jest to zupełnie inny zapach niż w tym momencie. Ona się też, jak widzicie, trochę przypala, aczkolwiek no znacznie mniej niż by to się działo właśnie na węgielku. Tylko ja po prostu bardzo lubię tę kadzielnicę. Można sobie na niej w taki sposób położyć żywicę i nie musimy się nią przejmować tak naprawdę, bo to jest wszystko bezpieczne. No oczywiście kładziemy raczej na jakimś blacie, który się nie zapali w razie gdyby coś, aczkolwiek no to jest to bardzo gruby kamień, ona się w ogóle nie nagrzewa tak naprawdę. Sam ten kamień jest w tym momencie zimny, no może po chwili się trochę nagrzeje, ale mimo wszystko no blatu nam raczej nie rozgrzeje, jak widzieliście, ona ma taką stopkę. Także tak to mniej więcej wygląda. Można sobie tutaj dać oczywiście różne żywice. Różne znajdziecie już niedługo w sklepie. Można też położyć zioła jak najbardziej. One też się będą wtedy bardziej tak tliły, a nie paliły. Co byście tak naprawdę nie chcieli, też można wiórki z Palo Santo, czy wiórki z drzewa sandałowego jak najbardziej. A można zrobić też coś takiego. Mam tutaj kawałek super pachnącego Palo Santo, specjalnie sprowadzone, naprawdę wyjątkowo żywiczne. No i sobie po prostu wkładamy do środka, zapalamy, rozpalamy ładnie Palo Santo. Rozpalamy. Mukujemy. Oczywiście możemy je rozdmuchać, by się naładnie. No i później, jak już okadzimy, co mieliśmy okadzić, możemy je położyć. I ono też pomału się będzie tliło, aż zgaśnie. Można je sobie właśnie w taki sposób podkładać, co chwilę trochę podpalać. I jest to dość wygodne do palenia Palo Santo. Sama tak dość często robię, że właśnie palę jedno z drugim. Troszkę podgrzewam. No, jest to taka zabawa. Też fajnie się siedzi nad tą kadzielnicą w ramach inhalacji kadzidłem. Tak jak pisałam Wam
w ostatnim poście o olbanum. Ja bardzo często właśnie w ten sposób leczyłam zatoki, że kładłam na kadzielnicy ziarenka żywicy, kropelki żywicy. No i po prostu siedziałam nad nią, prawda? Bawiłam się, bo to też jest taka dościągająca zabawa patrzeć, jak się rozpuszcza ta żywica. I tak sobie siedziałam, trochę grzebałam w tym. Czasem jeszcze też właśnie zapaliłam Palo Santo. No i po prostu cały czas wdychałam te opary. I to niesamowicie pomaga. To się może wydawać głupie, ale to wcale nie jest głupie. Ta żywica naprawdę ma wspaniałe właściwości. Pięknie pachnie, przetyka właśnie, oczyszcza zatoki. Pomaga w ogóle w oddychaniu. Działa też właśnie antybakteryjnie, przeciwwirusowo i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie polecam, warto spróbować. Przeciwbólowo w ogóle, zdecydowanie działa przeciwbólowo, mi bardzo, bardzo pomogła już wielokrotnie. Też bardzo dobra do medytacji. Także polecam. Widzicie Palo Santo dalej. Ładnie sobie dymi, możemy je sobie odłożyć. Także tak to wygląda. No i później, jak już skończymy kadzić, no to zresztą widzicie, ona się zwęgla coraz bardziej, więc te zwęglone można sobie odsunąć, żebyśmy tego węgla tak nie wdychali. No i dokładamy kolejne, one się bardzo ładnie tam będą skwarzyły. Akurat nie mam w tym momencie przy sobie olibanu, ale no, mirra. Możemy wymieszać różne żywice, oczywiście. No i cóż, no raz na jakiś czas wypada przemyć po prostu tą krateczkę. W zestawie do kadzielnicy będziecie mieć takie metalowe szczoteczki w ogóle do czyszczenia. Ale można zwykłą szczoteczką do taką do paznokci, prawda, do mycia rąk. Jak najbardziej się to wyczyści, łatwo się czyści, nie ma jakiegoś problemu. No i ta siatka też jest bardzo mocna. Ja już to parę razy umyłam i no nic się nie stało. Także kadzielnica jak najbardziej przetestowana. Nie jest ona może jakaś super tania, aczkolwiek no naprawdę warto. Myślę, że bardzo warto. Bo jest to świetne rozwiązanie, ale pachnie. Szkoda, że nie mam wam jak tego pokazać. Jak pachnie, ale chociaż popatrzcie, jak się pięknie rozpuszczają te kryształki. Kryształki mirry. Zupełnie jak bursztyn wygląda. No, także ja się kadzę dalej. A wy wpadajcie na dziuplapuszczyka.pl. Możecie się tam zapisać na newsletter. I dostaniecie po zapisie informacje o tym, kiedy ruszamy, a ruszamy już w tym tygodniu. I dostaniecie też kupon rabatowy na pierwsze zakupki. Będziecie mogli sobie kupić taką kadzielnicę w wyjątkowej okazyjnej cenie. Nieprędko taka okazja się powtórzy, a bardzo, bardzo warto. Także polecam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.